ciało Chrystusa, mówi ksiądz, przekazując swoim wiernym opłatek, hostię, przekazując. Ja wam natomiast mówię, że to, co ty sam sobie wkładasz do ust, to, co ty sama sobie wkładasz do ust, to to jest twoje ciało. To, co jesz, stworzy twoje ciało. Z tego będzie ono zbudowane. A teraz zdradzę ci jeszcze drugą tajemnicę. To, co zjesz, stworzy również twojego ducha. Stworzy również twoje emocje. Twoje emocje, twoje myśli są tylko tak dobre, jak to, co mózg może wytworzyć. A jak twój mózg nie może syntetyzować serotoniny, dopaminy, oksytocyny, może to nie mózg syntetyzuje, kto inny, ale nie szkodzi. Jak mózg nie ma tych najcenniejszych hormonów pozwalających, żebyś była szczęśliwa, to żadne inhibitory wychwytu zwrotnego nie pomogą, bo tam nie ma co zatrzymać. I informuję cię, z byle czego cud nie powstanie. I abyś była zdrowa, to znaczy miała zdrowe ciało i zdrowy umysł, twój organizm potrzebuje ogromną ilość różnorodnych związków i nie wystarcza chleb. Nie samym chlebem człowiek żyje. A jak chcesz się dowiedzieć, co możesz jeść, żeby być zdrowa? Jak chcesz się dowiedzieć, co możesz jeść, żeby mieć dobry humor, to zapraszam. Chętnie ci o tym opowiem. A co z tym potem zrobisz, to jestem przekonany, że zyskasz dużo więcej, niż gdybyś tak żywiła się wyłącznie węglowodanami.